Firma Prologic w swojej ofercie ma kilka modeli sygnalizatorów. Ten model jest najmniejszy. To zresztą ostatnio modne i całkiem słuszne, żeby zmniejszać rozmiary naszego sprzętu. Sygnalizatory Custom SMX Mark II. Mark II, czyli drugie wydanie, bo SMX, te sygnalizatory już wcześniej były znane. Ten nowy model tego sygnalizatora, nowa odsłona została usprawniona. Jak widać, są to naprawdę małe urządzenia, mieści się w dłoni. Mamy trzy sygnalizatory, możliwości są wielorakie, bo zestawy mogą być z dwoma, trzema albo czteroma sygnalizatorami, plus odbiornik również malutki, poręczny, plus do tego jeszcze smycz. Natomiast co one oferują, zobaczmy na rozpodzie. Czym różni się ten nowy SMX od poprzedniego wydania? No już na pierwszy rzut oka ci, którzy ten sygnalizator w poprzedniej wersji używali, widzą, że głośnik jest anodyzowany, czarny. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to są te widełki. Widełki wysuwane, można wyciągnąć. Oczywiście przeciwdziałają spadnięciu wędki w momencie brania, to jest pierwsza sprawa. Widzimy tutaj takie jasne punkty, to są diody LED. Myślę, że bardzo fajna rzecz. Dobrze, włączmy sygnalizator najpierw. Jakie ma on możliwości? Regulacje głośności, regulacje również czułości i jeszcze mamy ton. Branie od brzegu, no, czyli klasyczna rzecz. Świeci nam się dioda tutaj poniżej rolki, a poza tym świeci nam się dioda oczywiście w tym samym kolorze, tutaj żółtym, właśnie na tych widełkach po lewej. Sygnalizacja brania do brzegu pokazywana jest diodą tutaj na tej prawej podpórce. Plus jeszcze jedna możliwość, zresztą tutaj ta sygnaturka lampki jest, kiedy dłużej się przyciśnie, włączy nam się podświetlenie nocne, leciutko świecące się diody tutaj pod rolką, natomiast teraz nie, a w nocy one są całkiem nieźle widoczne. No i jeszcze jedna rzecz, tutaj wejście do swingerów illuminated, tych świecących, a więc wyposażenie absolutnie pełne. No i rzecz też ważna, baterie, dwa paluszki AAA, czyli absolutny standard sygnalizator, który jak producent określa, jest w 100% wodoodporny. No i odbiornik równie mały jak i sam sygnalizator, również działający na dwóch małych paluszkach. Odbiornik posiada cztery zestawy diod w różnych kolorach, przyporządkowanych oczywiście do kolorów sygnalizatorów, więc w zestawie z czteroma sygnalizatorami mamy kolor czerwony, zielony, żółty i niebieski. Natomiast pod spodem są białe diody, oczywiście służące do tego, żeby sygnalizować branie. Tutaj widzimy, że żółta dioda nam się zaświeciła, bo to jest sygnalizator z żółtym podświetleniem. Natomiast jest jeszcze jedno rozwiązanie. Dodatkowa dioda na dole, po co ona jest? Otóż, kiedy mamy takie delikatne brania, ona nie działa. Natomiast przy braniu porządnym, przy dłuższym braniu i odjeździe, ta dioda nam się zaświeci. I to jest po prostu latarka, jeżeli jesteśmy oddaleni gdzieś od rodpoda, możemy dzięki tej latarce swobodnie przejść, świecąc sobie pod nogami. W odbiorniku możemy również zmieniać głośność, ale także przyciskając ten środkowy klawisz ustawić system wibracji, wtedy nie słyszymy, a jedynie czujemy
wibracje czasami to się przydaje, żeby nie słyszał co w naszych wędkach. No jeszcze samo osadzenie sygnalizatora z dwoma kontrami, co nie jest takie oczywiste w innych sygnalizatorach. Dwie kontry bardzo pomagają, żeby dokładnie przymocować sygnalizator i nie kręcił nam się na podpórce czy na podpórce rozpoda.